Cześć, witam wszystkich. Jak widać, jestem nad Wisłą. Dzisiaj będzie teścik. W zasadzie to dwa. Pierwszy test to będzie taki, czy w ogóle odpalę silnik. Zacząłem się bawić w regulacje, ustawianie gaźników. Nie mogłem sobie z tym poradzić za bardzo. Zobaczymy, czy coś wyszło z tego. Jeżeli silnik będzie fajnie chodził normalnie, albo przynajmniej tak jak było, to spróbuję popływać pontonem z kilem. No i później spuszczę kila i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie pływać bez kila. Także za chwileczkę wrzucam go na wodę i pierwsze próby. Jestem już na wodzie. Fajnie, dzisiaj spokojnie. Nie wieje. Rano troszkę padało. Myślałem, że nic z tego nie będzie, ale jednak się udało. Dobra, odpłynę troszeczkę wiosełkami i będę próbował odpalić go. Jeżeli się wszystko uda, będzie normalnie chodził, także będzie test. Oczywiście najpierw z kilem, później spuszczę i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Przyspieszę trochę, to będzie ślizg. Prawie. Dobra, jeszcze troszkę i myślę, że tu można się poszarpać trochę. Zapowiada się dobrze. Później pokażę, jak wyciszyłem tą pokrywę, bo już parę osób chciało zobaczyć, więc w dzisiejszym filmiku pokażę. Jak już będę składał, to wtedy pokażę, jak to wygląda. No mam nadzieję, że nie będzie gasło nic. Dobra, przywiążę silniczek sobie i zaraz próba. No, pochodził trochę, nie zgasł. Będzie dobrze. Kurczę, znowu nie wziąłem nic do picia jak zwykle. Troszeczkę wiaterek. Robi się bardzo gorąco. Myślałem, że będzie dzisiaj taki lżejszy dzień, ale jednak nie. Dobra, myślę, że można mu już przyłożyć. Ślizg jest. Co
coś mi się wydaje, że jest gaśnie, nie gaśnie. Dobrze. Generalnie jest dobrze, ale ślisk był taki. Coś mi się wydaje, że muszę włączyć aplikację i zobaczyć, ile to płynie. Jakoś tak mi się coś wolno wydaje. Jakby nie miał pełnych obrotów w ogóle. Dobra, jest, aplikacja jest. Prędkościomierz gotowy. Dobra, pyk. Pewnie nie będzie nagrane, nie będzie widać, no ale to ja nie kłamię. To dziwnie pokazuje, bo tak 18, 22, 21, 20, a no uznajmy, że 20 jest, czyli chyba wszystko jest ok. Coś mi się tak nie wydawało, ale jakoś takie wrażenie mam, że coś wolno jest. Brakuje od połowy gazu. W ogóle nie płynie, tylko go zalewa. Dobra, poświruję tak jeszcze, zobaczę jak się pływa i spuszczam kila. Zobaczę w tą stronę na maksa ile. Tu sobie dam aplikację. Takie ledwie 20 na godzinę. No 20 tam. W tamtą stronę wskakiwało 22. Żeby nie przedłużać. Nie mam kila. I ogień.
ale dziwnie. Bardzo warczy. Płynę w drugą stronę. Dwadzieścia trzy. O kurde. Co jest? Zgubiłem śrubę? Ale jaja, przestał mi płynąć. Ale jest tak jakby szybciej trochę. Tylko dziwnie ponton podskakuje i przestaje płynąć. Po fali też się da płynąć. Znowu tak przerywa. To jest chyba ten efekt, jak się śruba zapowietrza, ale dziwnie, kurde, takie uczucie jakby, nie wiem, przestaje płynąć, nagle szarpie. Jednak chyba napompuję tego kila, ale wrażenie miałem takie, że było odrobinę szybciej. Co prawda dzisiaj skacze ten GPS dziwnie, ale no takie miałem wrażenie. Dobra, pompuję kila. Generalnie da się pływać bez kila, przynajmniej tak spokojniej. To pewnie by nie było różnicy. Tak samo skręca. Chociaż trochę tak jakby mnie czuję też tu trochę podłogę. Nie, nie jest źle. Wszystko jest ok, tylko przy większej prędkości właśnie się coś dziwnego zaczęło dziać. O, nawet. No może bardziej podbija na falach. A kurde, ale jaja. Ja teraz poczułem, że bardziej podskakuje na fali. Dobre, to było dobre. Dobra, tu się gdzieś zatrzymam. Niech sobie chodzi, a ja pompuję kila. Już jestem z kilem. Czy będzie różnica? Małe te ściki. Kurde, ciężko.
ciężko stwierdzić, ale chyba lepiej jednak się skręca z kilem. Teraz spróbuję po tej fali, czy mnie tak podbije. O, zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej. Jeszcze teraz sobie zrobię jedną falę. O, i nawrócę tam. Tak jak przedtem zrobiłem. Uwaga. Nie no, zdecydowanie mniej. No i nie ma czegoś takiego jak zapowietrzanie śruby. Płynie cały czas. Ale czemu wolniej? Nie mam pojęcia. Cisza i spokój. Ściągłem pokrywę. Mam śrubokręcik, więc zrobiłem tak jakby dwa obroty od wkręcenia. Zrobię mu półtorej. Coś mi się wydaje, że jednak szarpie. Od razu wam pokażę, jak to wyciszenie wygląda. To jest taka zwykła gąbka. Mogę nawet odkleić kawałek. Centymetrowa. Gdzie niegdzie dałem dwie warstwy, tam gdzie można. Nie za ładnie to wygląda, ale z zewnątrz tego nie widać. Dobra, zaraz mu podkręcę jeszcze i zobaczę, czy będzie coś lepiej. No jak nie, to wrócę do tych ustawień, tak jak było. Jednak się nie pobawię, bo nie mam śrubokręta. Wyciągłem, zapomniałem, że wyciągałem, jak się to bawiłem. Tą śrubeczką ruszałem. Może będzie widać. W końcu go tak rozregulowałem, że nie mogłem odpalić. Gaz szarpał. Udało się wrócić do takiego, można powiedzieć, w miarę, że się da płynąć. Zobaczymy, jak tam moje motogodziny. 17,6. Niedługo będzie dwie dychy. Tu go trzymam normalnie. Nie chcę mi się go wystawiać na zewnątrz. Tu do tego haka przypinam. Dobra, odpalę go. Zobaczymy, czy odpali. Na pewno na ciepłym silniku. Tylko to schowam. Spokój, ale głośno chodzi. Nie kopci nic. Zobaczę, jak ta świeca będzie wyglądała. Może faktycznie nie będę nic ruszał. Zobaczę, jak wygląda świeca. O, nawet teraz. Bo już trochę popływałem. Chwila, moment. Odkręcę i pokażę. No niestety. Czarna jak smoła. Czyli nie jest dobrze ustawiona. Muszę się dowiedzieć, w którą stronę przekręcić. No i wtedy będę. Na razie nie mam pojęcia. Więc zadzwonię do przyjaciela. I pewnie mi powie. Dobra, wkręcę. Nie jeżdżę na irydzie. Nie jeżdżę, no nie pływam. Bo jak zacząłem kombinować z tymi ustawieniami, to na tej irydzie mi w ogóle nie chciał odpalić. Więc może teraz wkręcę tą irydę i zobaczymy, czy odpalę.
No też odpalił. Czyli wszystko gra, no bo przedtem nie wiem czemu, ale musiał odpalić. Przepłynę kawałek. Kurde, dużo głośniej jest, naprawdę. Że jest szybciej. Muszę jednak zerknąć. Wezmę sobie tutaj i ogień. Jest tak samo, tylko po prostu 6 razy głośniej. Dobra, zakładam tą górę. Już zostawię tą świecę. Góra założona. Ślisk. No jest zdecydowanie ciszej, naprawdę. Nie wiem jak to kamera odda. Ale no nie ma porównania. Po prostu niebo a ziemia. Jedna sprawa. Pozdrawiam kolegę Artura z YouTube'a. Żeby nie mówił, on będzie wiedział o co chodzi. Jest zabezpieczenie, jest zrywka, no i linia paliwowa się nie pęta, nic nie jest zagięte. Także chyba już będzie wszystko w porządku. Teraz można płynąć. Ławeczkę też troszeczkę odsunąłem. Ja już wróciłem, popływałem, potestowałem. Jeszcze na koniec zmieniłem z powrotem z tej irydowej na zwykłą. No i okazuje się, że ta irydowa jest gorsza. Nie wiem czemu tak jest, ale jak wkręciłem tą zwykłą świecę z powrotem, od razu jakieś takie te obroty były wyższe. Także generalnie ta irydówka, co ja kupiłem, jest gorsza. Nie wiem czemu. Być może dlatego, że jest źle coś ustawione do niej. Oczywiście czarna jak smoła. Szkoda, że nie wziąłem śrubokręta, bo bym coś pokręcił delikatnie. Tu niestety nie mam czym. Także następnym razem coś jeszcze pogrzebie. Na dzisiaj tyle. Skillem pływanie dużo lepsze niż bez skilla. Chociaż wrażenie było takie, że jest troszeczkę szybciej bez skilla. Też nie wiem czemu, ale tak mi się wydawało. No ale jednak jak już wszedł ślizg i dłużej się popłynęło, to czuć było, że ta śruba się zapowietrza.
A i troszeczkę bardziej skakał na falach. A tak ze sterownością to w sumie nie wiem. Być może tak samo. Nie wiem, jakby się pływało po jeziorze. Ale tutaj to wydaje mi się, że chyba to samo. Trzeba się pakować powoli. Zawsze pokazywałem, jak wchodzę do wody. Teraz pokażę, jak to wyciągnę. Bez skojarzeń. I generalnie po wszystkim. Dobra. Także trzymajcie się do następnego. Także testów jeszcze nie zakończyłem. Muszę to ustawić tak, żeby było dobrze. Będę dalej kopał. Nie poddaję się. Trzymajcie się, cześć. Do następnego.